Witajcie. Postanowiłem zmienić trochę formułę filmików. Pokażę swoje goryja, żebyście wiedzieli, kto za tym wszystkim stoi. Chociaż część z Was już mnie zna. Duża część niestety mnie nie zna. Nigdy mnie nie spotkaliście. Ja Was również nie spotkałem. Przyjechałem dzisiaj z 6:30 rano. Niestety słabo się przygotowałem na ten wyjazd. Mam tylko jedną lampkę w telefonie. Przyjechałem na Cygańską Dolinę koło Batorowa na pączka. Myślę, że Balt w wersji łatwiej może mieć około 7A plus. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie lubię weryfikować wycen. Myślę, że to Wy powinniście weryfikować przy powtórzeniach. Wersja trudniejsza na pewno jest dużo trudniejsza. Jest to start z podchwytów. Przyjeżdżajcie na te baldy tutaj. Sprawdzajcie je, weryfikujcie. Baldy są naprawdę ciekawe. Może nie wszystkie oczywiście. Oczywiście zawsze możecie do mnie napisać. Możecie zadzwonić nawet. Zapytać, gdzie co jest. Może się uda spotkać z paroma osobami z fanpage'a. Udało mi się powspinać i spotkać w terenie. No niestety, ja mam duża ilość obowiązków domowych, nie pozwala mi na takie swobodne podejście do tematu i wychodzenie wtedy, kiedy chcę. Dlatego teraz tutaj jestem nieprzygotowany, kiedy jest niemalże noc o 7 rano. Oglądajcie, przyjeżdżajcie, wspinajcie, weryfikujcie. Kolejny dzień, niestety próba nieudana. Oddałem kilkanaście prób. Nie siadł. Mantla jest bardzo wymagająca. Trzeba wrzucić wysoko prawą nogę, lewa noga nie ma oparcia. Chwyty są wyjeżdżające. Każda zmiana pozycji to jest wyjazd z chwytów. Skóra bardzo szybko schodzi z palców. Chwyty mają dobre tarcie, natomiast z racji dobrego tarcia bardzo szybko tracimy właśnie tą skórę. Bald jest parametryczny, raczej dla osób wysokich. Pierwsze chwyty są właśnie dość wysoko. Niższe osoby mogą się ewentualnie ratować pod chwytami, natomiast zawsze to jest dodatkowy ruch. Będzie to zapewne też trudniejsze. Ale oczywiście dla chcącego nie ma nic trudnego. Myślę, że bald jest wart uwagi. Jeszcze parę razy na niego pewnie przyjadę. Może następnym razem się uda. Zobaczymy. Na pewno muszę popracować nad mantlą. No nie ma jak się w nią wstawiać, żeby ją opatentować. Żeby opatentować sobie na niej ruchy, żeby zobaczyć, co będzie pasowało. Mantla zawsze jest robiona na spontanie, niestety. No już jest kolejny raz, kiedy spadam z tego samego miejsca. Zawsze jest problem z tą nogą. Nie wiem, może też brakuje tego rozciągnięcia. No trzeba działać. Trzeba działać, wspinać i tyle. Co poradzić. Jeszcze parę prób podejmę. Zobaczymy, może puści, może nie. Chociaż skóra już się skończyła, więc podejrzewam, że będzie ciężko.